Dzisiaj pokażę, jak sprawnie nawigować między naszymi zakładkami w Power BI Desktop. Naszym zadaniem będzie stworzenie nowej zakładki i umieszczenie jej na samym początku wszystkich zakładek. Jak to zrobilibyśmy tradycyjnie, czyli dodamy w nową zakładkę, zaznaczymy ją i poprzez przyciągnięcie będziemy ją przesuwać, aż dojedziemy do samego początku. Więc nawigujemy tutaj tymi strzałeczkami, a raz nam ta zakładka znika, musimy się cofać, jeszcze raz przeciągać, no i aż do skutku. Jest to dość powolny proces. Za chwilę pokażę, jak to zrobić szybciej. Użyjemy do tego klawisza Tab. Tab umożliwia nam przeskakiwanie między zakładkami do przodu. Żeby przesunąć się do tyłu, użyjemy połączenia Shift plus Tab, a żeby wejść na naszą zakładkę, użyjemy Enter. Teraz przeklikuję się między zakładkami do przodu, teraz do tyłu, używając Shift plus Tab. Znając przyciski do nawigacji, możemy dodać nową zakładkę, chwycić ją i klikając dwa razy Tab, przenosimy się na sam początek. Upuszczamy i nasza zakładka jest na początku.